rzeczywiście to się tak zaczęło, że... Shot, one opportunity, seize everything you ever wanted, one moment, Sebastian Mila, jeden do jednego. Just let it slip. Ja myślę, że problemem takim jak ja odbieram, być może prezes pewnie może mieć jakąś inną, bo był siedział w środku tego i miał jakby może inne spojrzenia, to moim zdaniem to było to, że rzeczywiście prezes zrobił fajną drużynę, ale do tego potrzebował kolejnych inwestorów, którzy by zainwestowali jeszcze większe pieniądze, bo naprawdę w klub piłkarski trzeba zainwestować, trzeba piłkarze, którzy byli już dostawali oferty, którzy miały lepsze kontrakty i to było normalne, że każdy z nas już chciał jakby korzystać z tych najlepszych ofert, aczkolwiek każdy z nas był również przygotowany na to, że mógł się zgodzić na lepszy kontrakt, niekoniecznie tak dobry, jaki by mógł dostać za granicą, ale lepszy niż poprzedni i by pewnie został w Grodzisku, ale niestety już to były takie momenty, które już prezes nie mógł jakby sprostać finansowo i to jest normalna rzecz, że po prostu już każdy z nas jakby wybierał coś innego, coś niekoniecznie chodziło tylko o finanse, ale coś na pewno, coś co mogło wytworzyć taką samą historię, jak wytworzyła w Grodzisku, czyli pójść do innego klubu i zagrać również w pucharach i również z innymi drużynami. Na pewno to był też jakby wabik dla nas, dla piłkarzy, żeby korzystać z tych ofert. Ale tak jak mówię, przede wszystkim myślę, że marketing klubu poprzez kibiców powinien być większy i myślę, że kibiców jakby więcej przychodziło, to myślę, że to jeszcze się utrzymało, ale tych kibiców za wiele nie przychodziło w tym Grodzisku i myślę, że to był jakby też dwóch do trumny tego, że prezes zdecydował się na to, żeby nie dalej nie sponsorować tego klubu. Szkoda, bo prezes był człowiekiem, który naprawdę na niego zawsze można było liczyć. Rozpieszczał nas i czasami był jak naprawdę jak ojciec, chociaż był rygorystyczny i nie szło czasami z nim porozmawiać, aczkolwiek to jest prezes, on był właścicielem klubu i mógł sobie tak naprawdę nas traktować jak chciała, a traktował nas naprawdę bardzo dobrze i szkoda, że tacy ludzie nie inwestują w futbol, bo dzięki niemu paru z nas się wypromowało. Rzeczywiście to był okres bardzo fajny w tym Grodzisku. Przeszedłem do niego właśnie z Płocka, trener Kaczmarek ściągnął mnie właśnie, Bogusław Kaczmarek, tak, to był za trenera Kaczmarka, ściągnął jakby i nadstawił kark za mnie, że to będzie dobry transfer. I rzeczywiście to było jakby jego zasługą, że znalazłem się w Grodzisku. No te początki w Grodzisku nie były zbyt przyjazne, dlatego że siedziałem na ławce rezerwowych i nie zawsze mogłem grać i nie, ta forma nie była taka pewnie, jakby w tamtym czasie trener Kaczmarek oczekiwał. Te pierwsze pół roku było bardzo ciężkie, a po tym pół roku jakby ten był progres taki już, który szedł do góry i który rzeczywiście zapoczątkowo jeszcze za trenera Kaczmarka już zacząłem grać w podstawowym składzie i już jakby tą formę złapaliśmy i zaczęliśmy grać naprawdę tak dobrze, że zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski i to było niewątpliwie sukcesem w tamtym momencie, jeśli chodzi o Ogrodzisko, bo wcześniej jakby żadnych sukcesów nie było i rzeczywiście zdobycie tego wicemistrzostwa pozwoliło nam później grać w Pucharze UEFA. Wtedy przyszedł trener Radolski, z którym miałem świetny kontakt i który tak naprawdę wiele mnie nauczył i do głowy wpoił i rzeczywiście więcej profesjonalizmu za niego złapaliśmy. Ja myślę, że ja i dużo innych zawodników także. Na pewno twarda ręka i na pewno mieliśmy ciężkie treningi, ale one skutkowały, bo naprawdę graliśmy fajny futbol, graliśmy ofensywny futbol. I później te mecze pucharowe, które najwięcej chyba splendoru dały nie tylko mi, ale pewnie każdemu z chłopaków, bo rzeczywiście ta drużyna była naprawdę w pewnym momencie, bo 6 nas jechało na reprezentację Polski, to był chyba mecz z Węgrami. Tak, to był mecz z Węgrami, kiedy pojechało właśnie Mariusz Liberda, Marcin Zając, później ja byłem, Andrzej Niedziela, Grzesiek Karasiak i Radek Sobolewski. Tak, to było, nas pojechaliśmy taką liczną grupą wtedy, w tym momencie, kiedy jeszcze byliśmy w tych UEFA, dlatego ten zespół już był rzeczywiście mocny, a poza tym jeszcze mieliśmy Kryżanaca, który grał, był obcokrajowcem, a który również był mocnym elementem naszej drużyny, dlatego to w gruncie rzeczy rzeczywiście była grupa, która naprawdę w tym Grodzisku grała dobrze i te mecze z
Hertą Berlin i z Manchesterem City naprawdę pokazały, że mamy solidny zespół. To był taki moment, w którym Szkoła Mistrzostwa Sportowego powstawała w Gdańsku akurat w momencie, kiedy mój rocznik jakby zaczynał właśnie tą szkołę średnią, więc to było w tym samym czasie i rzeczywiście to było tak, że trener Globisz jakby kiedyś przy okazji przyjazdu do Koszalina z Lechią Gdańsk na turniej halowy jakby zaprosił mnie na następny turniej, również już jechałem jako zawodnik Lechii Gdańskiej i on wtedy zapytał się, czy nie chciałbym pójść do szkoły średniej do Gdańska, żeby tam kontynuować jakby naukę wraz z profesjonalnym treningami. Dlatego jakby już wtedy było wiadomo, że to nie było można powiedzieć nie w tym momencie, bo tak naprawdę każdy młody taki piłkarz chciał, żeby mieć taką możliwość rozwoju i rzeczywiście decyzja była dosyć prosta, chociaż nie była na pewno łatwa, bo to dosyć był młody wiek i nie zawsze każdemu by się chciało wyjeżdżać z domu rodzinnego, gdzie tak naprawdę wszystko się miało pod nosem i zawsze wsparcie rodziców, a tam już był się człowiek, był jakby na siebie, mógł tylko liczyć na siebie. Dlatego to nie była łatwa decyzja, aczkolwiek z perspektywy czasu już teraz mogę powiedzieć, że to była chyba jedna z najlepszych. Ja pamiętam taki był moment, że Lechia spadła do trzeciej ligi, my graliśmy wtedy w drugiej lidze i rzeczywiście Lechia spadła do trzeciej ligi. I to był taki, trudna decyzja, bo nie za bardzo chciałem wyjeżdżać z Gdańska, bo było mi tam dobrze, bo to był klub, w którym grałem i chodziłem do szkoły, już jakby ten okres szkoły się kończył, rzeczywiście już jakby wszystko się zamykało. My spadliśmy do trzeciej ligi, szkołę skończyłem i jakby to wszystko rzeczywiście był pewien krach i trzeba było rzeczywiście to zmienić, ale nie za bardzo tak chciałem. No i nie było tak, powiem szczerze, że oczywiście były takie propozycje różnego rodzaju, ale takich konkretnych to tak naprawdę dużo nie było i to był taki Orlen, to był taki rzeczywiście oferta, którą musiałem jakby przyjąć, aczkolwiek nie była ona jakaś taka z przymusu, wręcz przeciwnie, oni również chcieli mnie, a spojrzałem na tabelę i rzeczywiście ta drużyna walczyła o awans do pierwszej ligi. Dlatego to było i przede wszystkim była to drużyna, która wcześniej występowała w pierwszej lidze i to na pewno miało jakieś znaczenie, że podjęłem taką decyzję i akurat to była również trafna decyzja. Powiem szczerze, że wtedy to tak nie było. To nie można było. W tamtym okresie było trzeba iść po prostu do klubu, który cię chciał. To nie było, bo ja byłem wtedy młodym chłopcem jeszcze i wtedy jakby te pieniądze nie miały znaczenia dla mnie. W ogóle nie miały znaczenia, bo wtedy się w ogóle o tym nie myślało, bo każde pieniądze, jakie się dostało z klubu w tamtym momencie, to było coś ekstra, coś bonus. To tak naprawdę te pieniądze, które dostawaliśmy, to naprawdę wystarczyło tylko na życie, na nic więcej. I też nie do końca, nie można było żadnych większych zakupów porobić, ale takie były czasy, każdy w młodym wieku nie zarabiał zbyt wiele, dlatego to nie było w ogóle spowodowane tym, że Płock to był jakby finansową jakby odskocznią, dlatego że młody zawodnik, który nie ma jakby żadnego bagażu doświadczeń, to nie jest zbyt opłacalnym zawodnikiem i tak było w moim przypadku, dlatego Płock to był klub, który mnie chciał i dlatego w nim wylądowałem.